Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Zapraszam Cię na kolejną lekcję ze mną. Tym razem tematem spotkania będą punkty przegięcia funkcji. Przegięcia jest to pojęcie na pewno dla Ciebie nowe, dlatego musimy nad nim się troszeczkę zastanowić. Ja na następnej lekcji, na następnym naszym spotkaniu będę tłumaczyła Ci wypukłość, wklęsłość funkcji. Dlatego teraz punkty przegięcia zrobię bardzo mechanicznie, a na następnym spotkaniu wrócę do punktów przegięcia, to znaczy pokażę, jaki one mają wpływ graficznie na wykres. Natomiast teraz tylko podam Ci, jak je wyznaczać. Na następnym spotkaniu jakby będzie kontynuacja tej lekcji. Więc tak, żeby mówić o punktach przegięcia funkcji, to są takie właśnie specjalne punkty na wykresie funkcji. Nie zawsze one występują, nie dla każdej funkcji one są, ale są takie punkty specjalne, które nazywamy punktami przegięcia. My będziemy w skrócie pisać PP. I teraz, jeżeli nasza funkcja ma wzór f od x, oczywiście przy odpowiednim założeniu, to żeby wyznaczyć punkty przegięcia tej funkcji, może być jeden punkt przegięcia, może być, dwa punkty przegięcia, mogą być trzy, może być ich kilka, może nie być w ogóle. Żeby wyznaczyć te punkty przegięcia, to nauczymy się pewnej tutaj właśnie pewnego schematu, jak to robić. Będziemy musieli wyznaczyć drugą pochodną funkcji, przyrównać ją do zera. I teraz, jeżeli będzie taki x, prawda, który nam zeruje drugą, uwaga, pochodną, to znaczy, że dla tego x-a będziemy mówić, że jest punkt przegięcia. Ja tego x-a nazwę sobie x0 i wtedy moim punktem przegięcia, mogę go nazwać tak jak punkty, wiesz, w matematyce dużymi literkami, jakiś punkt A, wtedy on będzie miał współrzędne x0, no i po przecinku oczywiście f od x0, bo ja mówię o punktach przegięcia dla tej funkcji. Tylko żeby wyznaczyć punkt przegięcia tej mojej funkcji, będę potrzebowała pochodnej drugiej tej funkcji. A graficznie będę to tłumaczyła na następnym spotkaniu. My na razie nauczmy się, poćwiczymy liczenie pierwszej pochodnej, drugiej pochodnej, przyrównywanie do zera tej drugiej pochodnej i wyznaczanie tych punktów przegięcia. Co nam się przyda właśnie na następnej lekcji, bo też będziemy podobne tutaj rzeczy ćwiczyć. A więc zapraszam do wyznaczania punktów przegięcia razem ze mną. Wyznacz punkty przegięcia następujących funkcji. Mamy pierwszą funkcję taką prostą, wielomianową, postaci f od x równa się 4x do potęgi trzeciej minus 5x dodać 1. Mamy wyznaczyć punkty przegięcia. Oczywiście zaczynamy od założenia. Tutaj problemu nie ma, ponieważ jest to wielomian, a powiedzieliśmy sobie, że dziedziną wielomianu są liczby rzeczywiste, czyli w zasadzie wszystko, nie? No to teraz liczymy sobie. Zgodnie z tym, co podałam na wstępie, potrzebna nam jest druga pochodna, czyli liczymy. No nie od razu drugą pochodną, najpierw pierwszą pochodną, ale z standardowymi wzorami, bo to są wielomiany. Trójka idzie do przodu, czyli będę miała 3 razy 4 to jest 12, x do kwadratu pochodna z minus 5x to jest minus 5, a z jedynki to jest 0. No to teraz liczę drugą pochodną, pochodną z pochodnej, czyli dwójka idzie do przodu, czyli mam 2 razy 12 to 24, x, a pochodna z minus 5 to jest 0. No i teraz popatrz, zgodnie z tym, co ja powiedziałam, żeby wyznaczyć punkty przegięcia, muszę moją drugą pochodną przyrównać do zera. Zobaczyć, czy w ogóle takie punkty będą istniały. No to przyrównuję. 24x to się równa 0. Wychodzi mi tu bardzo proste równanko. Dzielę przez 24, wychodzi x równe 0. To oznacza, że jest punkt przegięcia, tak? I że ten punkt przegięcia ma argument równy 0. No to teraz ja muszę policzyć, ile wynosi wartość dla tego argumentu, tej mojej funkcji właśnie, ale tej pierwszej wyjściowej, czyli podstawiam 0. Tu będzie 0, tu będzie 0 i tu będzie 1. Czyli mogę powiedzieć, że mój punkt przegięcia, no niech ja go nazwę A, ma współrzędne 0,1. To jest punkt przegięcia. Punkt przegięcia funkcji. Przykład numer 2. Funkcja postaci f od x to się równa kreska ułamkowa w liczniku x do trzeciej dodać 1 w mianowniku x do trzeciej minus 1.
No oczywiście mamy wyznaczyć punkty przegięcia. Zaczynamy od założenia. Założenie na pewno wiemy, że w mianowniku 0 być nie może. Czyli jak ja to poprzenoszę standardowo, spierwiastkuję stopniem trzecim, wychodzi, że x nie może być po prostu jedynką. Zatem dziedziną są liczby rzeczywiste z wyłączeniem naszej jedyneczki. Dobrze, no to skoro tak, możemy przejść do punktu przegięcia, czyli musimy policzyć pierwszą pochodną, a później drugą pochodną. Oczywiście będziemy stosować tutaj wzór na pochodną ilorazu, czyli pochodna z góry to jest 3x kwadrat razy dół. No to przepis odjąć, teraz góra razy pochodna z dołu, no to też jest 3x kwadrat. A na dole w mianowniku mam x do trzeciej minus 1 i to do potęgi drugiej. No to teraz robimy dalej oczywiście, czyli tą pochodną musimy jak najprościej zapisać, no bo trzeba będzie jeszcze raz pochodną policzyć, prawda? No to w takim wypadku wymnażamy, czyli 3x do potęgi piątej minus 3x do potęgi drugiej. Tu wymnażamy, będzie minus 3x do potęgi piątej. Minus 3x do potęgi drugiej, a na dole niestety musimy podnieść do kwadratu ze względu na to, że trzeba będzie jeszcze raz policzyć pochodną. To wzorem skróconego mnożenia x do potęgi szóstej minus 2x do potęgi trzeciej dodać 1. To się równa. Tu nam się pewne elementy skrócą. Mamy minus 6x do drugiej, a na dole mamy x do szóstej minus 2x do trzeciej dodać 1. No niestety, musimy jeszcze jedną pochodną policzyć. No to liczymy pochodną drugą. Znowu pamiętamy o tym, że mamy iloraz, no znowu tak samo. Pochodna z góry to będzie minus 12x razy dół, czyli x do szóstej minus 2x do trzeciej dodać 1, odjąć, teraz góra, czyli minus 6x kwadrat razy pochodna z dołu, czyli pochodną liczymy z tego dolnego wielomianu. 6x do piątej minus 6x do drugiej. No i teraz mamy mianownik do kwadratu. Ale uwaga, skoro mianownik ten powstał nam z tego kwadratu, prawda, tutaj mamy, z tego do kwadratu, czyli ja mogłabym od razu napisać ten mianownik x do trzeciej minus 1 do kwadratu, jeszcze raz do kwadratu, czyli do potęgi czwartej. Oczywiście nie ma to kompletnie znaczenia, bo i tak, jak będę przyrównywała drugą pochodną do zera, to mianownika przecież nie przyrównuję do zera. No ale niechże będzie taki zapis porządny, czyli po prostu kreskę ułamkową i mianownik ja przepiszę, no trochę pisania jest i teraz wymnażamy. Minus 12x do siódmej, plus 24x do czwartej, minus 12x. Dalej, tu będziemy mieć plus, czyli 6 razy 6 to będzie 36x do siódmej. Tu będziemy mieć plus, ale tu jest minus, czyli będzie minus 36x do czwartej. No i teraz pasuje nam to jakoś prościej zapisać, czyli tu mamy x do trzeciej minus 1, do potęgi czwartej w mianowniku. Natomiast tutaj minus 12 plus 36, czyli mamy 24x do siódmej. Dalej mamy potęgi czwarte 24 minus 36 minus 12x do potęgi czwartej i minus 12x. No to popatrzmy, przyrównujemy do zera. Ja może, żeby tutaj, bo już miejsca za bardzo nie mam, to przyrównam od razu do zera, po to tylko, żeby ten mianownik opuścić i samym licznikiem się zająć. I ja od razu zauważę, że w liczniku mogłabym przed nawias wyciągnąć 12x, prawda? Mogłabym wyciągnąć 12x, dzięki temu zostanie mi 2x do szóstej minus x do trzeciej i minus 1 i to się równa 0. Chcę to zrobić, no bo tutaj już po prostu brakuje mi troszkę miejsca. Przyrównujemy do 0. No to 12x równa się 0 albo 2x do szóstej minus x do trzeciej minus 1 równa się 0. Z tego jak podzielimy przez 12 wyjdzie i tak 0, więc już jeden punkt przegięcia jest, tylko jeszcze brakuje nam y, ale to za chwileczkę. Natomiast tutaj, o, i tu się pojawiło równanie, które w szkole średniej i nazywaliśmy równanie dwukwadratowe. Żeby je rozwiązać, za x do trzeciej podstawiam t. Metoda podstawienia, dzięki czemu mam 2t
do kwadratu, bo to jest potęga szósta, czyli jakby trzecia do kwadratu to będzie szósta, minus x do trzeciej to jest nasze t, minus 1 równa się 0. A teraz już naszą kochaną deltą, b kwadrat to jest 1, minus 4 razy 2 to jest minus 8, razy minus 1 to plus 8, czyli wychodzi 9, pierwiastek z delty to 3, czyli liczymy t1 to będzie minus b, czyli 1 minus 3 nad 4, czyli to będziemy mieć minus 2 czwarte, czyli minus 1 druga i T2 to będzie 1 plus 3 nad 4, czyli to będzie 1. No i teraz musimy oczywiście wrócić do podstawienia, czyli wracamy do naszego podstawienia i zapisujemy, a tu napiszę x do trzeciej to się równa minus 1 druga albo x do trzeciej to się równa 1. Pierwiastkując trzecim stopniem otrzymujemy, że to x będzie się równało minus 1 nad pierwiastek trzeciego stopnia z dwójki, tak zostawię, nie usuwam niewymierności, jest ok z założeniem, a tu jak spierwiastkuję trzecim stopniem, wyjdzie mi x równe 1, co oczywiście jest sprzecznością, bo jedynka nie należy do dziedziny. Zatem będę miała dwa punkty przegięcia, no muszę wyznaczyć im y, czyli muszę policzyć f od zera, podstawiam do mojej wyjściowej funkcji, tu jak 0 to będę miała 1 nad minus 1, czyli minus 1. Czyli mam pierwszy punkt przegięcia o współrzędnych 0 minus 1, to jest pierwszy punkt przegięcia i tu widzimy, że będziemy mieć drugi punkt przegięcia, czyli muszę policzyć, a może u góry policzę f od minus 1 nad pierwiastek trzeciego stopnia z dwójki. To się równa. Czyli tak, jak ja to podniosę do potęgi trzeciej, jak widzisz, no to minus mi zostanie, no bo jest liczba tutaj ujemna, minus zostanie, ale będę miała jedną, drugą, bo jak podniosę do potęgi trzeciej, to pierwiastek trzeciego stopnia z potęgą trzecią się skasuje, czyli będę miała minus jedna druga, dodać jeden. Tak samo jak tutaj podniosę do potęgi trzeciej, to będę miała znowu minus jedna druga, tyle że minus jeden. No i teraz mam u góry jedną drugą, na dole minus 3 drugie. Jak pomnożę przez odwrotność, to będę miała minus 1 trzecią. Czyli drugi punkt przegięcia będzie miał współrzędne minus 1 nad pierwiastek trzeciego stopnia z dwóch, a y to jest minus 1 trzecia. No i takie mi wyszły dwa punkty przegięcia. Jak widzisz w tych przykładach, czasem jest tak, że może być jeden punkt przegięcia, czasem są dwa punkty przegięcia. Różnie to bywa w zależności od tego, jaka jest funkcja. Jeżeli uważasz, że te dwa przykłady to stanowczo za mało, żeby poćwiczyć te punkty przegięcia, zapraszam Cię do zakupu mojego kursu online. Wejdź proszę na stronę www.aikamat.pl i tam możesz dostać pełny dostęp do kursu i na kursie jest oczywiście więcej przykładów rozwiązanych przeze mnie. A jeżeli Ci się spodoba, to może i kolejne kursy będą dla Ciebie przydatne. Zapraszam Cię serdecznie na moją stronę i do zobaczenia.